Sad przyrody, słone łąki koło Władysławowa. 913 na liczniku. 27 hektarów chronionego obszaru. No i takie fajne molo, które prowadzi na punkt widokowy. Można się pozachwycać rezerwatem. Tak to sobie wygląda. Władysławowo. Wydawałoby się, że stolica parawaningu, zjazd tandety, a tu taki klejnot, taka perełka. Przepiękny rezerwacik. Te trzcinowiska wygaszane są, no, żeby łatwiej było zakładać gniazda miejsca lęgowe dla ptaków, a zatoka pełna łabędzi, cała flotylla, no co najmniej setki, jeżeli nie liczyć ich w tysiącach, tam szczególnie z prawej strony tej zatoki i tego rezerwatu. Jezioro Łabędzie, nie balet, nie fabuła, ale realne, namacalne jezioro Łabędzie. No i jeszcze kilka innych rodzajów ptaków. Tutaj mewa srebrzysta i na horyzoncie latający kitesurfingowca. Fajnie byłoby pobyć tu dłużej, ale nie wystarczy.